Witajcie wszyscy. No i z tej strony Starkey. Chciałbym wam powiedzieć, że jest to ostatni odcinek Zoriego i w ogóle, ale niestety nagrałem już tą przygodę aż do końca. Jest to drugie nagranie, gdyż w oryginale zepsuło się audio. Tak więc zapraszam was na seans, gdzie będę opowiadał o wszystkim, co wiem, o wszystkim po prostu i będziemy 100%ować tą grę. No niestety nie będzie tych emocji, które towarzyszyły mi oryginalnie, ale mam nadzieję, że jest to zrozumiałe, patrząc na cały kształt, że niestety, no. Nie będzie tych emocji, no niestety, ale będę mógł się podzielić przynajmniej działającą i w pełni normalną opinią moją na ten temat i w ogóle, więc na pewno będzie znacznie lepiej. Dobra. Teraz przynajmniej wiem, że nie ma co się tutaj przejmować póki co tą lokacją, bo i ze 100% nie będzie dostępne dopiero za chwilę, więc no, ogólnie mówiąc, właśnie w tym momencie poznajemy, tak można powiedzieć, przepowiednię dotyczącą światła, drzew i innych takich aspektów, wobec której no właśnie, kontynuując, jest to przepowiednia mówiąca o tym, że kiedyś wszystko się odrodzi, wszystko się naprawi i będzie duszek, który to wszystko dokona. Oczywiście jest to nikt inny jak Ori, ale co, jak, gdzie i czemu, to niestety no nie powiem. Chociaż tak, zobaczycie to dzisiaj. Jeśli nie w tym, to w następnym odcinku, chociaż postaram się skompresować wszystko na tyle, żeby było mniej zbędnego chodzenia, więcej odkrywania i może zmieszczę się w jednym. No. Tak więc już mogę powiedzieć w tym momencie moją recenzję gry jako tako. Poznacie ją, to prawda, jak mówiłem, mógłbym powiedzieć teraz, ale poznacie ją dopiero wtedy, kiedy będzie już zakończenie. No i właśnie mówiąc najprościej w świecie, poznacie ją naprawdę już niedługo. Prawda jest taka, że niewiele gry już zostało. Dobra, więc tak. I co, nawet nie mam co się starać. Jak mówiłem, jedno co muszę zrobić, to pójść, zająć się dwoma rzeczami i będzie dobrze. A i rzecz jasna, mieć nadzieję, że tym razem pójdzie mi dużo szybciej niż ostatnio, bo jeśli to się uda, to mogę przyoszczędzić sobie sporo czasu. Nawet więcej niż sobie wyobrażacie, bo w sumie te dwa odcinki łącznie zajęły mi 2 godziny. A teraz w sumie jestem w stanie powiedzieć, że może uda mi się to zmieścić w 1,5, jeśli się skupię. Może nawet mniej. Oh,
No i właśnie, pojawia się wielki, zmieni dobry bebek. Strasznie głośny dźwięk, wiem, ale już wszystkie filtry mam powłączane, żeby tylko na pewno się nie zepsuło. I oczywiście on będzie nas gonił, bo jakby inaczej. Przecież bez pogoni nie ma lokacji. Ogólnie ta oryginalnie zajęła mi można być z 20 minut, jeśli nie lepiej. Teraz jednak sprawniej przez nią przebiegnę, mam nadzieję. Jeśli przebiegnę szybciej, sprawniej, to mam nadzieję, że rzecz jasna nie zmieni to za dużo w negatywny sposób tego wszystkiego. Tym tu czy... już śmierć. Że no... Że nie z... Dobra, już się poplątałem, nie wiem co chciałem. Ale mam nadzieję, że naprawdę szybciej mi to znacznie pójdzie niż to było oryginalnie. Powiem szczerze, idzie mi naprawdę dobrze, w szczególności jak na mnie. Patrząc na to, że ostatnio się z tym męczyłem i to niemiłosiernie, co naprawdę jest super. No, nie zdążyłem, serio. No niestety. Jak widzicie, lama jest we mnie silna, nawet mimo tego, że robię to już nie wiem który raz. No nie mówcie mi, że teraz tutaj odpadnę znowu. Dobra. Fajnie, siostra, ale... No nie chcę... Edgy carp in my house! Fajnie, siostra, ale no, jak widzisz, muszę niestety. Teraz skupić na czymś innym, ponownie. Żyj, robaku! Ori... Może raczej żyj... Oriaku. Dobra, pa, siostra. Dobra. Wiecie co? Znacznie szybciej mi się to udało niż ostatnio, więc jest dobrze. Mamy postęp. Znaczy jak mówiłem, no nie macie teraz moich prawdziwych odczuć i w ogóle wszystkiego tak jak to wcześniej było. Więc niby już koniec, niby już wszystko mamy załatwione prawie. Ale dla mnie to jest dopiero początek, patrząc na to, że czeka mnie 100% wszystkiego tego. To prawda, nie jest to takie okropne i trudne, jak mogłoby się wydawać. Ale na pewno jest chociaż trochę czasochłonne, co... No patrząc na to, że niestety muszę robić drugi raz, nie jest niczym przyjemnym. Ale wiecie... Jakie by to nie było nieprzyjemne czy coś, jednak było dla mnie to na tyle istotne, że widzisz, drogi oglądający, robię to specjalnie dla ciebie po raz kolejny. Bo zależy mi na tym, żebyście po prostu mieli jak najlepszą jakość. Oczywiście wiem, że mogłem to olać na zasadzie, dostaliście raz, to macie, cieszcie się, że w ogóle jest, ale ja taki nie jestem. Tak więc właśnie. Kolejny fragment energii i przy okazji, jak się okazuje, tu można wsadzić kamień mapy, który ostatnio znaleźliśmy,
w tym momencie widać wszystkie sekrety. Łącznie z tym, co nas będzie czekało dopiero za jakiś czas, tylko nie wiem, czemu tego nie pokazuje. A, tutaj jest. No tak. Tak więc dużo tego nie ma. Ale trochę trzeba jeszcze poszukać. Tak więc, żeby nie było, pokażę wam prawie wszystkie rzeczy teraz. Później trochę resztę. Bo żeby nie było, nie wszystkie jeszcze w teorii powinniśmy móc odnaleźć. Ale jako, że teraz już wiem co i jak prawdziwie, powinno to pójść dużo szybciej. Dobra. Więc jak mówiłem, chciałbym przestuprocentować tą grę. Nieoficjalnie, żeby nie było, bo gra ma spore tendencje do niezaliczania lokacji na 100%, dlatego że jakiegoś malutkiego odcinka mapy się po prostu nie zwiedziło. Tak więc, no, mam nadzieję, że rozumiecie, dlaczego nie będę się starał o prawdziwe 100%. Ale dobra. Pierwszy blask był tu. Do drugiego pamiętam, że dużo łatwiej było się dostać jakoś. Ale też trochę się namęczyłem oryginalnie. Aha. Aha. A idiotą jestem dzisiaj. Dobra, następne gdzie są? Aha, następne już są tam, dobra, czyli w sumie de facto tą lokację już mamy zczyszczoną. Dokładnie mogę powiedzieć szczerze, że nawet pamiętam, jeśli nie całą, to prawie całą ścieżkę prowadzącą właśnie do tych pozostałych dwóch. Tak więc, proszę. Po tym jak musiałem przechodzić tą grę, znam już chyba wszystkie sztuczki i triki, więc za szybko ich nie zapomnę. O to się nie musicie martwić. Dobra. Kolejne jest. No i ostatnie zostało. To jest w sumie kwestią czasu tylko. A mówię kwestią czasu tylko, bo tak naprawdę proszę. Jesteśmy. I teraz co tu było? A, tak. Drugie dno. Więc proszę. I lokacja tak de facto można powiedzieć, że już jest wyprocentowana. Zostało jeszcze tutaj do zebrania parę elementów, ale nimi naprawdę nie ma co się przejmować. Pójdzie to szybko. Mamy 12 minut, a ja dopiero pierwszą lokację kończę. Nie jest dobrze. Chociaż też nie jest tak źle, patrząc na to, ile mi zajęło ostatnio, że w sumie 12 minut to nawet nie przylazłem tego etapu, który już widzieliście cały. Dobra. Tak więc tutaj nic potrzebnego takiego wielkiego nie ma. Można lecieć dalej na szybko. Teraz tak. Nie wiem, jak to powinno się zrobić ogólnie. Zepchać tu piórem bańkę, żeby móc się dostać bezpiecznie, ale jak widzicie, dla mnie to nie problem. Pójść nawet tak na hama, że tak nazwę, wpadając w kolce. Dobra. Żeby było 100%, trzeba jeszcze przejść przez sekretny korytarz, który zobaczycie dosłownie lada moment, po tym jak zbiorę obydwa elementy. Tylko patrzę, czy mapa jest w pełni zwiedzona. Oczywiście, że tak. Z tym, żeby było... Dobra, już się plączę trochę. Po ścisłości tą lokację udało mi się zastoprocentować. Tych, które się nie udały, to były bodajże atramentowe moczary, znana tylko pierwsza lokacja z gry. I to coś, gdzie tam były pająki. Wiecie, to gdzie mrok nas zabijał. Ale nie martwcie się, wcześniej czy później, może kiedyś, właśnie wcześniej czy później w kontekście, może kiedyś uda mi się zdobyć prawdziwe 100%. A nawet jeśli nie, ja jestem dumny z tego, że mam nieoficjalne 100%, które w sumie dla mnie są równoznaczne z prawdziwymi 100%. Dobra. I teraz trzymamy, tak, tutaj zaliczyło mi 100%, tak jak chciałem, super. Tak, teraz zamiast tego potrzebuję leczenia. I lecimy już z kolejną lokacją. Dobra, teraz gdzie tu jest? A, teraz to, dobra, to było łatwe. Bardzo łatwe nawet. Dobra, kolejne miejsce zaliczone. Jak mówiłem, nie będę się teraz przejmował już tym, ile procent dana lokacja będzie pokazywać. Ja chcę tylko zaliczyć, co trzeba zaliczyć. Żeby pokazać wam, jakie to było, jak to w ogóle wyglądało i tyle. Żeby nie było, no, no niestety, stało się, YouTube zepsuł. A plików rzecz jasna nie mam, żeby to naprawić, więc... No teraz odbywamy pokutę za to wszystko. Dobra.
Tak, w takim wypadku teraz ułożę wyjca, czy jakoś tak, czy tam leżę wyjca. I w sumie kolejne miejsce, które mogłem zwiedzić i wykonać już dawno. Ale rzecz jasna, za mało ciekawski byłem w tej kwestii. I nie zrobiłem tego wtedy, kiedy mogłem, więc... No, jakoś to po prostu potem zapomniałem. A to już patrzcie. Młotkiem, nie wiem, czy nie ma... Nie trzeba mieć jakiejś wystarczająco wysokiej siły tego ataku, żeby nie było nie wiem i się nie dowiem. Ale wystarczyło po prostu bić, zabić tym i właśnie. A mi zaliczone. Kolejne miejsce, dobra. Tak więc... Miejmy nadzieję, że z tym, że teraz już przynajmniej część rzeczy zapamiętałem, jak zdobyć. No i z tym, że jestem zdeterminowany, żeby to jak najszybciej wam przedstawić całe, uda mi się to zrobić w krótszym czasie, bo jednak czas nagli. Chciałbym, żebyście już dzisiaj poznali finał, tak jak to było oryginalnie zaplanowane. No i niestety, powiem wam szczerze, finał też tak samo się zepsuł, sprawdzałem już na YouTubie, więc... Dla tych, którzy widzieli pierwowzór odcinka 15, niestety tak samo źle było z 16, ale teraz nie ma co się przejmować. Zobaczycie to wszystko może w jednym, może dalej w dwóch, ale już z moim komentarzem takim, bardziej w takim stylu, jak tutaj teraz jest, niż na żywo przeżycia. Aczkolwiek właśnie będzie o tyle lepiej, że wiem co czeka, więc mogę to bardziej skompresować i przedstawić bądź co bądź lepszej formie, która będzie mniej czasochłonna dla was i w ogóle, więc... Jak widzicie, lecę po tych sekretach o, tak po prostu, jakby nigdy nic. Dobra. Jeszcze tutaj jest trochę. Ale tym, nie będę ukrywał, zająłbym się trochę później, bo jednak... Tak czy jak... A nie, dobra, ten odcinek mogę zrobić teraz. Okej, okay, to jeszcze na szybko lecimy w to miejsce. Potem właśnie się tapamy tam, robimy to. Zobaczycie, długo mi to nie zajmie. Patrzę na to, że już mam tempo narzucone i niecałe 20 minut, a ja już mam to za sobą. Dobra. Aha, dobra, to było to. Dobra, już nie musicie się przejmować, pamiętam, co trzeba tu będzie zrobić. Bardzo proste, żeby nie było. W szczególności, jeśli się odkryje taki fajny sposób jak ja. By nie było odkryte ostatnio przypadkiem. Kolejna lokacja na 100%, więc nawet nie będę czekał, aż Ori osiądzie. Tutaj jeszcze będziemy musieli sporo zrobić. I tu w sumie na sam koniec ze wszystkich lokacji, które tutaj będę chciał 100%ować, przylezę. Dobra. Kamyk ten, dobra, nie. Najpierw tu. Też w sumie może uda mi się pokazać wam, jak wcześniej zdobyłem to jedyne coś, co w sumie powinno się zdobywać dużo później. I w sumie czemu nie, pokażę. Jeśli się nie uda za dwoma podejściami, to nie będę już zamęczał siebie i was tym. Natomiast jeśli się uda, to... mi zobaczycie, jak bardzo kombinowałem, bo byłem zdeterminowany, a sądziłem, że już wszystko powinienem móc zrobić. I zobaczymy, czy też jest tak samo, jak ostatnio było. Tak, nie wiadomo z jakich powodów... Zepsuła mi się ta lokacja. Chociaż ostatnio bawiłem się w wajchanie wajchy, więc to może było kwestią. Jednak nie przejmujcie się szybko, nawet szybciej niż prawdopodobnie przewidzieli to twórcy, jestem w stanie ją naprawić i będzie wszystko załatwione. A, dajcie chwilkę. Dobra, pan tata wrócił i chciał mi poinformować o jednej rzeczy. Nic istotnego dla was. Dla mnie w sumie też nie jest to znacznie istotne. Ale widzicie, wszystko udało mi się na tyle teraz przyspieszyć, że może naprawdę zwiedzanie i 100%owanie lokacji będziemy mieli w jednym odcinku, a drugi przedstawi wam tylko zakończenie, co byłoby super. Chociaż, żeby nie było, mój cel nadal jest taki, żeby wszystko skompresować do jednego odcinka. Więc dlatego nie zdziwcie się, że będę pędził i często będę używał skrótów myślowych, nie będę się skupiał na jakichś elementach czy coś, dobra.
Teraz tutaj zostały te dwa. Mhm. To już będzie proste. No i kolejna lokacja zaliczona, fajnie. Tak, teraz gdzie to jeszcze było? Tutaj, dobra. Ile to było? O tak, tu. Dobra. I ostatnie światełko. W sumie ostatnio jeszcze nie miałem challenge'a, żeby nie dotknąć podłogi, dopóki tam do niego nie dojdę. Teraz wiem, że to jest nierealne, więc nie będę aż tak próbował, chociaż... No wiem, może uda mi się tym razem to zrobić. Nie dotknąć podłogi... W kontekście nie aktywować tego punktu, no nie dojdę tam. Dobra. I to światło jest bodajże gdzieś tutaj. A, no tak. Tu było. Tam u góry. Mhm. Więc w teorii nie powinienem móc tam wleźć łatwo, ale... Dzięki temu wrogowi da się to zrobić, więc... Nawet będę taki miły, im pomogę trochę się tam ogarnąć. Miejsce, w którym jestem potrzebny. Dzięki, przeciwnik, jesteś super. Dziękuję bardzo, kolejne miejsce zaliczone. I teraz tak, ze wszystkich miejsc... Tutaj jeszcze dużo mi czeka zwiedzania i ogarniania. Oraz później... W sumie to tyle. Tylko te miejsca i... W sumie to, ale... Tu naprawdę nie czuję, żeby to było... Powiedzmy, trudne. Więc mamy 21 minut, a ja jestem w sumie w połowie drogi. Do uzbierania wszystkiego. Oczywiście poza miejscem finałowym, bo tam to dopiero będzie akcji. Dobra, cicho pajak. Mhm. I właśnie to jest jedna z tych lokacji, których nie mam na 100%, więc... Miejmy nadzieję, że chociaż... Mimo tego, że nie mam na 100%, to uda się ogarnąć. Właśnie, jeśli byście też się zastanawiali, czy czasem jakieś głupio będę ginął czy coś, to... Chodzi tu o to, że ciągle monitoruję podgląd, czy dźwięk się dobrze rejestruje i w ogóle wszystko. I rejestruję nawet dźwięk w dwóch formach, w najgorszej po prostu wytnę ścieżkę zmienioną, czyli czytajcie tą ładnie brzmiącą, która jest bądź scalona z nagraniem i zarzucę sobie dźwięki z surowego Yeti, które nagrywam w Audacity tym razem. Bo muszę, podkreślam, muszę mieć ogarnięte to w dobrej jakości audio. Jak już ktoś się skarży, i sam sprawdziłem, że YouTube mi to zmienił na takie robotyczne, urywane, no to... Nawet nie ma przebacz, żebym... Po prostu tego nie odpuścił, dobra. Szybciej może by było, gdybym szedł piechotą i w ogóle, ale nie. Nie ma przebacz, ja nawet nie będę teraz się teleportował i korzystał z tego wszystkiego, bo szybciej będzie, jeśli przelezę w taki sposób nawet. Dobrze idę? Tak. Nie. Właśnie źle. Mhm. Dobra. Gdzieś tutaj trzeba zrobić przerwę na leczenie. Nic wielkiego. I tak jestem do przodu z czasem, więc czuję, że może mi się to udać. Dobra. Cicho. Nie prychaj mnie. Ale przeciwnik, nie wolno mnie prychać. Dobra. Okej. I już prawie początek lokacji? Tak, już prawie jesteśmy. I jesteśmy na wejściu. No więc... Nie, na pewno pamiętacie to miejsce pod kątem tego, że tu jest ta znajdźka, którą od dawna próbuję zdobyć. Właśnie się okazuje, że ona jest na później. W teorii, bo w praktyce jeśli jest się wystarczająco upartym, to da się to ogarnąć. Dobra. Więc ja się tylko trochę podładuję i zaraz pokażę wam, jak ją ogarnęłem. Jeśli się oczywiście uda. No, nie udało się. Tak więc teraz zrobię to samo, co zrobiłem ostatnio. Czyli wyrzucam to. Zarzucam chaos. Czekam, aż się zrespi. I może się uda, jeśli nie, to już naprawdę przyjdę tutaj później. Dobra. Nie, no teraz się znowu nie uda, bo muszę go tam odrzucić. Czekaj tutaj z gotowym tym... atakiem.
I teraz się jakoś uwziął. Patrzcie. Tak to właśnie ogarnąłem. Oryginalnie potrzeba tutaj zdolności, nawet zaspoileruję, bo niedługo i tak ją poznacie. Możliwości daszowania po prostu sobie te, tak jak ten odskok w dowolnym momencie nad powietrzu, od tak po prostu. Okej, okay, jest potrzebne. Problematyczne było, męczyłem się. Znalazłem takie rozwiązanie, to proszę, pokazuję wam je. I tak, 25 minut, a my jesteśmy już prawie na końcu wszystkiego. Tak więc, jest moc. Prawda, nie ma emocji, ale wiecie. Żeby nie było, warto jest. Moim zdaniem tak czy jak przejść to jeszcze raz. Okej, okay, czyli teraz tak. Muszę dostać się do przejścia środkowego i dolnego. Okej. Okay. Środkowe wejście jest. To jest to tak, tutaj, dobrze. Nawet wiem dokładnie, gdzie to będzie, więc nie trzeba się przejmować wielce, żeby dobłądził. Nie będę nawet oczekiwał teraz jakiegoś braku dostawania obrażeń czy czegokolwiek. Ja po prostu chcę to szybko zrobić. Jestem skłonny nawet trochę poobrywać zbędnie. Przez co podwyższyć sobie zarazem statystykę otrzymanych obrażeń. Proszę, mamy kamyka. Teraz jeśli bym chciał wracać, musiał mieć tak cały kształt naokoło, więc ja się przytepam od razu. Bo to akurat będzie szybsze w tej sytuacji. I w sumie... No informacja o tym, że mamy rudę. Teraz tak, co tu jeszcze zostało w tym miejscu? Dobra. Światełko i te znajdźki, dobra. I w sumie jesteśmy naprawdę do przodu z czasem. Okej, okay. Teraz do przejścia numer 1. I na sam dół. Aż za bardzo trochę spadłem, ale dobra. Przejście numer 1. Bo to było tutaj, tak? Czy znowu coś zlamiłem? Nie, dobrze, dobrze. Okej. Okay. Więc teraz tak, szarża wodna i dzięki temu otwiera się przejście, które skrywa blask. Niby niepotrzebne do niczego, no ale jak mówiłem, chcę wam pokazać, jak wystuprocentowałem grę oryginalnie, więc teraz pokazuję dokładnie tak samo. Oczywiście inna kolejność, żeby nie było i tak dalej, pewnymi elementami się różni. Ale jeśli jakąś metodą konkretnie coś odkryłem, to tutaj to pokazuję, chyba że ta metoda to było błądzenie w kółko bez sensu, dopóki nie zauważyłem, że coś się gdzieś pojawiło czy coś, więc no. I teraz tak, tutaj mamy już jednym z ostatnich elementów energii. Prawda, nie będzie achievementa za to ani nic, bo... No jak mówiłem, już za wszystko mam achievementy, osiągnięcia i informacje od gry, że brawo, udało ci się to ukończyć. Więc niestety... Chciałem wam to pokazać, ale no... Wredny, wstrętny YouTube zepsuł. Też nie ukrywam, że to coś może być trochę z mojej strony, bo... Najgorsze coś na podglądzie, jak sprawdzałem filmik, powiedzmy, jeszcze tutaj tak surowo, przed wrzuceniem na YouTube'a, to wszystko było dobrze z dźwiękiem. Miejmy nadzieję, że drugi raz się nie zepsuje, bo jeśli się zepsuje drugi raz... Powiem szczerze, ja już nie mam cierpliwości do tego wszystkiego. I okej. Okay. Żeby nie było... ostatnio na zakończenie tutaj przylazłem, bo w sumie tutaj tak jest w źródlanych polanach, które stuprocentować będę mógł dopiero za chwilę. Ale tym razem mam dobry humor i w ogóle, więc... A, wlazłem nie tutaj, gdzie trzeba, spoko. Więc czemu by w sumie nie pokazać tego od razu, skoro mogę. Nie różnić się, to będzie niczym, poza tym, że jeszcze tutaj będziemy wracać później, w sumie z finałowej lokacji. Już przed wielkim endingiem. Delikatnym plot twistem, można powiedzieć. Chociaż dla kogo plot twist, dlatego plot twist. Dobra. Szybciej oruś. A, przy okazji też powiem, że po pewnej rzeczy teraz jestem już przekonany i mam pewność, że Ori to facet. Tak więc odwieczny dylemat dla mnie, przynajmniej nie wiem jak dla reszty, został zażegnany w sumie dzięki temu, co się później wydarzy. I dobra, zostało coś jeszcze, czy już mogę powiedzieć, że właśnie dziękuję bardzo, udało się. Tak, właśnie udało się zrobić wszystko. 29 minut, w czasie kiedy ostatnio zajęło mi to dużo więcej czasu. Tak więc pora na ostatnie w sumie takie spotkania pozafabularne i idziemy z fabułą. Wrzucę to w jednym odcinku, może będzie zgodzinny, ale przynajmniej już wiem co i jak. I właśnie, teraz tutaj musimy iść. Musimy się z nią spotkać znowu niestety.
No i widzicie, nie da się jej przekonać. Dobra, tak więc teraz tylko ostatni raz się tu przekopuję. W sumie dwa razy bym musiał niby, ale wiecie, o co mi chodzi. Tutaj, cek. Tutaj bez żadnych problemów, tak. Miejmy nadzieję, że dobrze pamiętam wszystko, co trzeba tutaj zrobić. Mnie nie trzeba nic. Kolejna lokacja wystuprocentowana. I miejmy nadzieję, że... No... Tym razem też mi uznało 100% w tej lokacji. A dla tych, którzy zastanawiają się, jak to wyglądało, to mogę pokazać później nawet oryginalny zapis z moim pierwszym ukończeniem gry, bo tak de facto teraz będę ją kończył po raz drugi. I w ogóle taka jeszcze wielka ciekawostka. Dostałem achievementa nawet za przejście finału bez zgonu. Nie wiem, w jakim sensie to było, ale dostałem, więc... Jeszcze to chyba było za przejście całej gry bez zgonu, co jest takie trochę... No nie zgodne z prawdą, ale jeśli gra uznała, że zasługuje na tego achievementa, to ja bardzo dziękuję i w sumie tyle. No, ostatnio tutaj uciekaliśmy, a tym razem idziemy tu właśnie w celu ukończenia już gry. Pół godzinki. Jak na razie 50% wydajniej. Jakby nie było ta lokacja, to nic wielkiego. Też udało się ją zastoprocentować. Mamy windę, mamy kilka starć, na które w sumie się przygotuję, wyłączając zdolności niepotrzebne i załączając rzecz jasna, to co jest najlepsze w tej grze, czyli adrenalinę. Nie, nie adrenalinę. To miało być... Miało być krzepa, tak. Można wyłączyć potrójny skok. Nie, potrójny skok będzie mi potrzebny. No tutaj. Ale tarczę mogę wyłączyć. Nie to chciałem. Co ja chciałem? Jeszcze pamiętam, że było takiego istotnego wspinaczka. Nie, to nie to. Precyzja, no tak. Zamiast wytrzymałości mogę dać precyzję. Teraz dobra. Zdolności oczywiście czas podmienić. A, dobra, pamiętam, co chciałem jako ostatnie, nie precyzję. Tylko coś, co pozwoli mi... O, tak po prostu sobie wygrywać. Więcej obrażeń, znacznie więcej. Ale czego by nie mówić, za jedną manę używanie tej błyskawicy jest zbawienne. Ostatnio, co ciekawe, na to nie wpadłem, ale tym razem jestem na szczęście mądrzejszy o myślenie. W sumie ostatnio to były wielkie emocje, a teraz to jest po prostu pokazać to, co się tu dzieje. I proszę. No i niby jest wszystko dobrze, udało się odeprzeć ataki. Ale nagle... O nie, winda się zepsuła. No i przeciętny gracz może myśleć, co zrobić w ogóle, ojeju, co teraz? Ja w sumie... Nie powiem, że może się tak niepokoiłem, ale miałem też takie trochę na zasadzie, co teraz? No. A, świętego. No nie. Odnoszenie znacznie większych wrażeń może to być zgubne. Ale niech nawet sobie będzie zgubne i tak jakoś sobie będę musiał poradzić. No, teraz nawet nie otrzymałem żadnych, więc jest sukces. I tu jest właśnie ta zdolność, która, o której wam już mówiłem, czyli ta, która de facto powinna mi pomóc zdobyć coś, co zdobyłem bez tego. Super zdolność, nie będę okłamywał was. Będzie bardzo przydatna za chwilę. Tu przypisujemy ją pod B. No i teraz zostały tylko w sumie już ostatnie elementy, czyli zebrać znajdźki stąd. Nieważne, czy potrzebne, czy nie. Ja mówiłem, chcę 100%ować grę. No, i teraz już będzie w sumie wszystko. Ori jest już w pełni naumiany. W tym momencie też dostaje się achievementa za opanowanie wszystkich umiejętności.
Ja skąd zastanawiam. Nie, no to znajdźka chyba też była gdzieś tutaj. Nie, nie. A nie, dobra, ona miała portal. Dobra, to było przez portal, trzeba było wleźć jakiś taki dziwny chyba, ukryty gdzieś. No tak, ten portal właśnie. Jak widzicie, wszystko pięknie, ładnie, bezproblemowo. Dobra, tylko poza kwestią tego, że Orin właśnie ginie, więc włączamy póki co błyskawice, zamiast tego zarzucamy to. I w sumie już nie potrzebuję błyskawic, mógłbym równie dobrze wyrzucić wszystko, co jest związane z tym, Magnesa też. Z obrażeniami. I zamiast... Nie no, moc blasku sobie zostawiam, bo... Chociaż nie, no na razie nie potrzebuję obrażeń. I zamiast tego właśnie załączyć wszystko, co zwiększa mi życie i wytrzymałość, bo... trzy dodatkowe ogniwa życia. Więcej kul zdrowia. Nie, tego nie potrzebuję. To... Coś jeszcze? Tarcza może de facto się przydać. I tak, to w sumie tyle, więc obfitość blasku sobie załączę znowu. Czy tam moc blasku, nie pamiętam. Nie, to była moc blasku, dobra. Okej. Okay. I jak zwykle będę mylił ciągle X-a, czy jakiego X-a, Y-ka i B, bo zawsze mam leczenie pod B. Dlatego chcę klikać Y-ka do mojego wyskoku tego specjalnego. Ale czego ciekawe, jak zmienię to miejscami, to znowu będę też się gubił w tym wszystkim. Dobra, teraz tutaj muszę wleźć, żeby zaliczyć odkrycie mapki. Wiem, bez sensu, ale niestety gra taka jest, że tego ode mnie oczekuje. I takie delikatne sekwencje tutaj będą właśnie jeszcze takie trudniejsze. Chociaż to już też nie jest wyzwanie. Dla mnie z perspektywy tego... I wpadłem w to, rzecz jasna. Znowu nie znam tej końcówki lokacji, nie. Ja muszę mieć 100% chociaż w największej liczbie miejsc, więc... Dobra, teraz już zaliczyło. Na szczęście. Dobra. Jeszcze raz. Okej. Okay. Dobra. I jesteśmy już u końca w sumie. Dosłownie już ostatnia lokacja została. A ja mam 38 minut. Wow. Idzie szybciej niż myślałem, że pójdzie. Dobra. Tak więc nic tu nie mam, jak widzicie. No i zapraszam do najgorszej lokacji, jaka istnieje pod kątem, no, mojego poziomu wkurzania się na niej. Ale spokojnie, teraz powinno przyjść dużo szybciej. No jak widzicie, rodzinka nie została zapomniana. Dobra. Tak więc jak to było z tym wszystkim? Najgorsze jest to, że nie pamiętam lokacji za bardzo. Mapkę niby miałem, ale... No nie... To na spontanie tak zacząłem nagrywać, więc nie przygotowałem się jakoś lepiej. Dobra. Ale nie ma co się przejmować wielce. Powinien dać sobie radę. Mhm. 100%. Tak, siostra, no... Poinformowałem ludzi, co się stanęło się niestety. Więc wiedzą, że emocji nie będzie i w ogóle, ale... Tak czy siak, no... Chcę, żeby mieli to jak najlepiej, więc... No poświęciło się, można powiedzieć, po części. Gwiazd przeważa to samo, ale... Czego się nie robi dla oglądaczy? No to dla oglądaczy się nie robi wielu rzeczy, no ale to akurat mogłem. Dobra. Jak widać, idzie mi znacznie lepiej. Patrz, siostra, 39 minut dopiero, a ja już jestem tutaj. Tak? Tym razem zakończę to wszystko w jednym odcinku. I to nawet nie tyle, co czuję, co ja to wiem. Dobra, grzeczne kolce. Po raz pierwszy mi pomogły. Kolce często pomagają. No właśnie, mi siostra po raz pierwszy pomogły, więc... Dla mnie to jest spory postęp. No. Tak więc... Oczyszczamy wejście do serca wierzby.
Chociaż tak naprawdę... Tego momentu właśnie nie widziałam. Teraz... Tym, który miałam zobaczyć. Nie, inny. To jest lokacja po prostu. Ale tym się nie przejmuj. Niedługo tam będę. O ile mi pójdzie tak dobrze, jak podejrzewam, że mi pójdzie. Mhm. Będzie ten moment, o którym mówiłeś? Tak, już za chwilkę. A teraz Ori nie chce mi się tego złapać. Zły Ori. Zły, niedobry. Dobra. O miejsce... Tak, też mogę tutaj teraz już poleść, więc nie ma co się przejmować wszystkim, co tutaj będzie istniało. Chociaż nie ukrywam, łatwiej byłoby pójść najpierw po kartografa, żeby mapki mieć dokładne. Ale mimo to jakoś tak... Ta Lupo. No tak, a Lupo jest kartografem. Nie. Dobra. I właśnie tak jeszcze a propos. Powiem sam, co mówiłem ostatnio, tylko to nie będzie z takimi emocjami. Bardzo mi to przypomina sekwencję wulkaniczną z pierwszego Oriego. Wiecie, ostatnia lokacja. No te sprawy. No. I żeby nie było, kolejna ciekawostka. Ostatnio się trochę nad tym głowiłem. Nie wiedziałem co i jak. Okazało się, że stara dobra iskra załatwia robotę. I oczywiście mini sekwencja ucieczkowa, bo jak mogłaby być lokacja tak istotna bez sekwencji ucieczki? To szczęście, jak widzicie, nie jest nic wielkiego. I znowu moje guziki. Ale proszę. Lokacja w sumie już... Przynajmniej ta noga już też zaliczona, tak de facto. Myślisz, że ja ile razy pomyślę? Zastanawiam się, ja mylę guzik, który ostatnio przez ponad godzinę miałem ustawiony w taki sam sposób, ale go mi... no mylę. Dobra. Kolejna scenka, niestety niepomijalna. Mam 42 minuty, a mi zostało już bardzo niewiele. Do końca. Żeby nie było... Sam w sobie zakończenie jest łatwe, moim zdaniem. Tylko ta lokacja właśnie jest tym, co wypróło ze mnie flaki najbardziej zaraz po pewnej ucieczce, którą już dzisiaj widzieliście. Więc tak, teraz tutaj się lazło... Po co? To chyba był po kamyk. Tak, a właśnie ile mam kamyków? Jeszcze dwóch potrzebuję, dobra. Bo wiecie, jak będę miał wszystkie kamy... Ori, proszę cię. Już wszystkie kamyki bym zdobył, to trzeba wrócić na chwilę do źródlanych polan, żeby kończyć je. Okej, dobra. I widzicie, to była ta nieszczęsna umiejętność, której mi ostatnio zabrakło, kiedy tam jak opowiadałem wam o tym wszystkim. Chociaż żeby nie było, znowu zrobiłem to bez tego, więc już się naumiałem dosyć sporo i porządnie. Dobra. No nie, znowu to. Nie wiesz, idealnie przed kolcem to udało mi się aktywować. Jesteś ze mnie dumna, siostra? Dobra. To mi niepotrzebne. Tak, co? Tak to jest momentami. Myślałam, że... No nie, 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 nie! To jest zwykły przeciwnik, nic wielkiego. Zwykły przeciwnik. Ja miłem wpadając w lawę, nie ginąc od niego. Dobra. Punkt zapisu i mamy Lupo. Więc de facto mamy już dostęp do całej mapki. Bo jak się zaraz przekonacie, daję tutaj za darmo ze względu na to, że całe serce nawet krainy jest zepsute. Dobra, tak więc widzicie, dostajemy ostatnią mapę. Bez niej też bym sobie poradził, no ale... Mapa to mapa, co ja będę narzekał. I tak, teraz ze wszystkich rzeczy najprędzej muszę się dostać tutaj. Strasznie trudna lokacja. Ale jestem gotowy na to. I proszę, mam kolejnego skrócika. No jak widzicie... Bądź co bądź, nawet mojego lamienia, już spore mistrzostwo osiągnąłem w tym wszystkim. I proszę. Żeby nie było, ja tam wiem, że coś muszę, ale najpierw mój cel to jest dostać się tu.
już się tu dostanę, to potem będę się przejmował resztą. Ja rozumiem, że niektórych z was może to dziwić, ale no, chcę już wam zakończyć rozdział źródlanych polan. Na razie mówiąc, wszystko co trzeba zrobić na źródlanych polanach chcę zrobić, żebyś mógł się spokojnie zająć resztą. No, droga jest zablokowana. I teraz bym dostał na mapce lokację tego wszystkiego, ale... Nie, no właśnie tak, kamienna mapa mi pokazała tak czy jak wszystko, co się da. Dobra, mam teraz już tam dojście na dół, dzięki temu. I jak mówię, można iść tutaj, nawet tu pójdę, bo to co tutaj mi czeka jest krótkie i w miarę przyjemne jak na tą lokację, więc... Więc tak, wpadnę idealnie prosto w laser. Tam będę potrzebował tego, rzecz jasna. Mini bosik taki. Po pierwsze, cała gra była przyjemna, poza niektórymi sekwencjami zręcznościowymi. No i proszę, patrzcie, jaki piękny bosik. Z ulepszoną włócznią to w ogóle nie ma ze mną szans. Chciałem sobie jaką włócznię, to błyskawica jest chyba. Dziękuję bardzo, po sprawie. I teraz możemy iść już po ostatni kamyk, potem pozbyć się ostatnich serc i iść na zakończenie. Powiem szczerze, optymistycznie obstawiam, że przed 1,5 godziny nawet się zmieszczę. Nie, nie ten przycisk. Tylko jak się nauczę, który przycisk jest od czego? Jak myślisz, siostra? Ja w sumie mam na to już niewiele czasu, więc no. No Ori... On ci na normalnym? Ori... Ocenię kiedy się zrobi. Popatrzcie go. Popatrzcie go, no zepsuł się. Dobra. Naprawiłem naszego niegrzecznego duszka. To szczęście wlazł i tak w dobre miejsce, więc no. Przebaczam mu to zlamienie. Ale no, tak czy jak narobił dużo problemów. Zestresował mnie, że znowu się zepsuł i będę musiał od początku zaczynać, przez to, że padł mi się zepsuł. Nie rozumiesz, siostra, co mi chodzi, że całą sekwencję tamtą, którą przed chwilą skończyłem, bym musiał jeszcze raz robić. Skróty. Jak ja je uwielbiam. Lepszy. Jeden z najlepszych towarzyszów chyba każdego gracza. Zanim pójdę dalej, no mówiłem, ja chcę zdobyć kamycz. No może nie najlepszych towarzysz, ale... Jeden z lepszych. Tak, jeden z lepszych na pewno. W sumie to będzie... To jest spory challenge, to miejsce. Samo w sobie, teraz. Właśnie muszę tak to zrobić, żeby nie zginąć od tych promieni śmierci i jednocześnie się tam dostać, o tu. Ja. I witamy w drugiej części challenge'a. Dobra, teraz gdzie jest leczenie? Bo bez leczenia to ja nawet się nie ruszam w to miejsce. Aha. Widzicie. No, to była już lekka przesada. Nie myślę, że się teraz tutaj zamęczę na śmierć. A, zamęczę na śmierć. Łapiecie? Bo... te. Nie będę tłumaczył. Bo Ori umiera. Dlatego na śmierć. Dobra. Umiera. Okej. To w sumie też mi zajęło trochę czasu i trochę lam. Ale tym razem nie będę taki miłopym jak ostatnio. Dziękuję bardzo. Kamyczek jest. I wiem, że mógłbym już wrócić do wioski, zakończyć to wszystko. Jednak... no powiedzmy sobie szczerze, ukończę jeszcze wszystkie te skażone serca, zanim to zrobię, bo jednak... Potem dzięki temu będę tylko prostą trasę, wiecie, już do ostatecznych wrót i będzie dobrze. Czyli kończę tą lokację, a potem idziemy do tego, do źródlanych polan. Te polany chodziło? Nie, nie. Nie, siostra. Chodziło o tym, co się dzieje już po przejściu tej lokacji.
Bo ty nie widziałaś tego, co się dzieje po tej lokacji, żeby nie było. Nie widziałaś już samą końcówkę. I czego by nie mówić o tym finale, bo mi się naprawdę spodobał. Serio to... Oli... Tak, Ori and the Blind Forest. I co z nim? W tą grę za długo nie grałam, tak samo jak tego. Za bardzo się nim nie interesowałam. No, ja grałem, interesowałem się. Tak naprawdę. Wierzę. Serio? Zapomniałem o tym. Dobra. Idziemy tu tym razem. Bo nie dosyć, że jest tu znajdźka, to jeszcze przy okazji mamy tu serce do zebrania. Myślę, że chyba zostanę jedną z nielicznych fanów. Nielicznych fanek tej serii. Dobra, żeby mi się udało, muszę zostać zraniony przez kolce. To jest właśnie takie zaskakujące, ale tak. Kolce są moim największym przyjacielem, kiedy zmarnuję mój ten super skok. No tak. Myślisz, że jak ja sobie radzę? I teraz uwaga, uwaga, jak dostać się do serca? Bardzo ciekawy sposób, patrzcie. Bo tu było też skażone serce. I trzeba się do niego dostać, rzecz jasna. I żeby to zrobić, trzeba wykorzystać... Jeden pocisk. Ale jest jeden. Dobra, pojawia się, czyli teraz tak i patrzcie. Wrzucamy go tam. I leci tak. Teraz czekamy, aż się pojawi z tej strony. I trzeba będzie go wrzucić do góry. Piękna góra? Nie Oriego, pocisk. Ori, nie błyskawica! Czy ja w ogóle mam błyskawicę zamiast leczenia? Młotek. Nie młotek. Właśnie, nie. Pocisk. To był skażony kamień, tylko skażeniem da się go zniszczyć, czyli tylko tym. Wiem, czym jest skażenie. Ale chodzi o jakimś po prostu skażonym pociskiem czy czymś. Dowolnym. Najczęściej są to torpedo kalmary. Wiesz, czym są torpedy kalmary, czy nie? No właśnie, jeszcze tego nie odkryłaś. I ciesz się, bo to jest wkurzające. No wiesz, a jeszcze nie odkryłam kwoloka. Żabeła nie odkryłaś? Fuck! Zmierzam w jego kierunku. Lupo już byłam. W domu Lupo, czy go spotkałaś? W domu Lupo, czyli... A nie, dobra, kwoloka nie znalazłaś, więc jeszcze domu Lupo też nie znalazłaś. Okej. Okay. Byłam... spotkałam go. Tu jest challenge prawdziwego kopacza? Tak, to jest challenge prawdziwego kopacza. Czemu nie mój? Wszyscy sobie nie radziliśmy tam przez kopalnię. Wszyscy to wiemy. Sam się przyznawałeś. No może i nie radzę sobie najlepiej. Co to za bicz? Jaki bicz? Szylałeś. Po pierwsze to nie bicz, tylko lasso. Po drugie... Poznasz to, dobędziesz to i poznasz ogólnie niedługo przed, chyba nie przed, po kwoloku. Źródle. Ja ostatnio co ja ostatnio zdawałam? Nie wiem, siostra. Wiem, że nie masz jeszcze tego, Dasha. No nie ma. To jest chyba podwójny skok. A mnie iskry nie, masz. Tak. A wiecie co, ja się wycwanie, nie będę tam wracał. No co, leniwy jestem. No wiem, że leniuch, nie musisz mi tego powtarzać. No ale chciałbym już po prostu mieć to za sobą, a tak będzie szybciej, niż gdybym miał się męczyć, wiesz, z wracaniem tam w sposób taki, jak to sobie wymyślili niektórzy. Ale nie mam tego w formacie odcinków. Mówię, pliki z tamtymi odcinkami zostały utracone, odcinki były uszkodzone, więc... No jak to zobaczyłem, potwierdziło mi się najgorsze obawy. Że finał też jest zepsuty, no to... Stwierdziłem, że kasuję z YouTube'a tamte odcinki i podchodzę do tego... Jeszcze raz, dobra. Oli wydaje się takim niewinnym duszkiem. Bo jest niewinnym duszkiem. Który powstał z liścia. Jak się odkryje jego potęgę. O, już mam go polepszonego. No wiem.
No. Ale jak Ori pokaże swoją potęgę. Teraz tak, powiem szczerze, to miejsce też napsuło sporo krwi. Mięsa chyba. Czemu mięsa? No bo z ciebie mięso i nie. A kiedy najmujesz? Mięso ze mnie nie leci. Jak leci mięso, to znaczy, że ktoś wulgarnie gada. A ja nie gadam wulgaryzmów. Pamiętaj o tym, siostra. No nie wiem, że nie. I uwaga, uwaga! Przecież żyję z tobą na co dzień. Wiem, ale ja ci tylko to przypominam, żebyś nie mówiła, że mięcho leci. Pomaczko jedna. Dzięki, przeciwnik. Czemu się nie tepniesz? Właśnie, w sumie mógłbym, tylko teraz jeszcze pamiętam, na łatwiejszym ustawieniu chcę zrobić jedną rzecz. Dobra. I nie tepnę się, siostra, dlatego, że po pierwsze to nie jest ten sam zapis, tylko to jest kopia zapisu. Więc nie mogę się tepać nic, bo muszę to naprawdę wszystko jeszcze raz zrobić. A druga sprawa, lokacja, jak widzicie, ukończona prawie, tylko jedno serce zostało. A, no właśnie, będę się teraz tepał już. Tak więc, dajcie chwilę, bo mównicy wołają, a potem kontynuujemy przygodę już tak definitywnie. Dobra, fałszywy alarm, nie wołali mnie. No, ale dobrze, mniejsza o to, wracamy tutaj. Co to za wilczek? Jaki wilczek? Tam był. Nie. Chyba mówisz o gromie, albo nie wiem o kim. Czy o czym? Gdzie? To? Nie. Ten! To? To niedźwiedź. To jest niedźwiedź! Ten, którego się pokazywał kiedyś, że spał w jaskini. Dobra. Dobra, więc kończymy. Inaczej mówiąc, dodajemy upiększenia. No i on teraz będzie oczywiście dziękował, takie tam sprawy. Ale jak mówiłem, mamy wszystko za sobą. Poza tymi nieszczęsnymi dwoma lokacjami, które nie dadzą mi 100%. Proszę. Widzicie? Atramentowe moczary i gniąca czeluść 99. Wszędzie pozostało 100%. Chociaż jak widzieliście, może zrobiłem wszystko, co się dało. Nie wiem, gdzie są zgubione procenty, dlatego ja mówię, ukończony na 100%. I nie będę się z tym kłócił ani nic. Możecie twierdzić jak chcecie, dla mnie to jest 100%. Bo właśnie w tym momencie nie ma już rzeczy w tej grze, której nie osiągnąłem. No dobra, poza oczywiście przejściem tak zwanego harda, czy przejściem całej gry bez chociaż jednej śmierci. No tak jak dostałeś achievementa. No właśnie dlatego tego nie potrafię ogarnąć, ale mniejsza z tym. Czy ja naprawdę... Jest co za lamp ze mnie? Czy tu gdzieś jest to serce, które miałem jeszcze odratować? No w sumie unicestwić, ale dobra. No to ja zapomniałem, przecież to jest jeszcze zwykłe to serce. Zwykłe serce skażenia. Nie ukryte tam przy metalu. To, które było tam przy rudzie. I teraz właśnie zaczyna się dylemat. Kółko graniaste, nie kanciaste. Ale dobra. Muszę być bardzo ostrożny, bo jak widzicie, nie mam energii na leczenie. Ale dobra, brak energii na leczenie już nie będzie problemem. Bo właśnie w tym momencie mamy już dostęp do ostatniej lokacji z gry. Tak więc... To jest to, co widziałam? Właśnie nie widziałaś dalszą część tego. A to mi chodzi o to, że musisz zobaczyć początek. Początek w sumie jest najważniejszy w całej lokacji. Dobra. Więc teraz szybko do wierzby. Nie! Nie, nie, nie. Dobra. Zapisał mnie w dobrym miejscu. Nie zlamiłem całkowicie. I w sumie mogę powiedzieć już, że naprawdę
W tym oto momencie kończymy Ori. Ostatni punkt zapisu. Ori jest uroczy. I jako, że wiem, co mi dali czeka, to muszę trochę pozmieniać. Tak, nawet wszystko teraz wywalamy. Więc uwaga, uwaga. Co biorę? Potrójny skok i wspinaczkę. Precyzję, moc blasku, adrenalinę, krzepę, brawurę i wydajność. Wszystko bitewne. Głównie z jednym celem. Piorun. Przemek, ja to nazywam błyskawica. Jeden grzyb. Tak, jeden grzyb był. Ja mam 98. No nie wcierzę, że znowu gdzieś jakiś teraz malutkiego kawałeczka nie zwiedziłem. Ja tutaj nie zwiedziłem dwóch kawałków, więc nie będzie 100%. Widzicie, jaka ta gra jest wredna? Ale nie, siostra, nawet się nie śmiej. To tylko pokazuje, jak ta gra jest właśnie dziwnie zoptymalizowana pod kątem 100%owania. Nie będę tam wracał, nie chcę tego robić, bo mówiłem wprost. Mi na tym nie zależy, poza tym to już tak już zrobiłem. Macie pokazane 100% w najczystszej postaci, jakiej mogłem. Tak. To właśnie miałaś zobaczyć, siostra. Myślę, że w tym momencie myślałem na zasadzie, nie, na pewno nie może pójść dobrze, coś będzie nie tak. Wiecie, jak bardzo się myliłem? O dziwo właśnie, to jest jeden z takich momentów, gdzie aż się człowiek spodziewa, że coś będzie nie tak, a wszystko się mimo to udało. Jednak nie oznacza to, że to już koniec. Nie po to szykowałem kamienie, żeby po prostu pokazać wam scenkę i do widzenia. Oj nie. Piękne. W tym momencie też myślałem, czyżby zaraz był moment, który wykorzystuję jako miniaturkę. Ale niestety się zawiodłem. Nie ma tego momentu. Miejsce bardzo podobne, ale bezpośrednio momentu nigdy nie spotkamy takiego. I widzicie, niby piękne. Wszystko udało się. Podobno. I to niekoniecznie musi być zawsze wierzba. I właśnie to jest ten moment najważniejszy. Tu właśnie jest największy plot twist całej gry. No, więc jedna rzecz się udała bezproblemowo. Teraz pora na drugą. I jak możecie się spodziewać, tutaj tak łatwo nie będzie. I komplikacje się namnoży. A oczywiście największą z nich jest nikt inny jak sama Wrzask. Właśnie też głównie dlatego przygotowałem się, że znałem już to starcie i wiem, jak łatwo można je wygrać przy użyciu samych błyskawic. A teraz mam przynajmniej gwarancję, że mi energii na błyskawicach nie zabraknie, więc widzicie. To jest jedyny moment, który jest trochę trudniejszy. I jak można było się spodziewać, kolejna ucieczka. Bo nie ma dobrej lokacji bez ucieczki. Dokładnie. Ale spokojnie, pocieszę was. Bo bądź co bądź, ta ucieczka jest prosta i krótka. Nawet za pierwszym razem udało mi się właśnie ukończyć o tak po prostu. No nie, wierzę.
Nie wierzę. Skoro wszystko dobrze, sprawnie zrobiłem w jednym odcinku, zamykam całą grę, to muszę dodatkowe lany generować? Czemu ta gra nie może mi odpuścić z moją dawką lany? W sumie codzienna dawka lany już dawno została wypełniona, więc nie wiem, czemu ta gra ode mnie oczekuje, żeby dalej lamił jeszcze w różnych momentach. Jakie fikołki? Co robisz? To jest... A, to jest dasz przyziemny. No i ostateczne starcie z Kuro. Znaczy jakim Kuro, wrzask. Jezu, już mi zaszczepiłaś tym znamieniem słownym. Żeby nie było dzieci nieproste, mimo komplikacji, które zaraz ma musi nadejść, rzecz jasna. Ale czy w ogóle dożyjemy tej komplikacji? Pewnie tak. Tak. Aha. Czyli aż tak zlamiłem. Dobra, powiem wam szczerze, to nie jest trudna nic. A nie, dobra. Czyli już się zaczyna ta komplikacja. Proszę. Zaraz zniszczy podłoże, a my musimy przeżyć w powietrzu. A mówiłem, że nie wiem, czy w ogóle tego dożyjemy, bo rzecz jasna, błyskawica i młot nie chcą na to pozwolić, byśmy tego dożyli. Ale żeby nie było, teraz przełączę na leczenie, bo muszę się jeszcze trochę podleczyć. I ogólnie w ostatecznym starciu oryginalnym nie miałem tyle energii, bo nie byłem przygotowany. A teraz właśnie jestem przygotowany. I co? I o dziwo nie zniszczyło jeszcze całego podłoża, jak to miało miejsce ostatnio. No, czemu mi Orin się nie złapał pocisku? Ale widzicie? Jest i tak dobrze. Coraz mniej zostało do końca. Cicho, siostra. Dobra, gdzie się będzie pojawiać? A nie, na razie to będzie podcinać teren, dobra? A, nie da się. Piasek pokazał, gdzie on się. I teraz jest właśnie ta sekwencja, chyba, o której mówiłem. Tak, dopiero teraz, tylko o dziwo, ja ginę zanim mogę cokolwiek zrobić. Pewnie specyfikacja tego, że mam... że otrzymuję zdecydowanie więcej obrażeń. Nie, siostra. Brawura to nic. 35% jest niczym w porównaniu z tym, co się stało. Ja mam coś, co mi właśnie oszczędza energię, ale kosztem tego, że otrzymuję 100% więcej obrażeń. Wariat. I teraz najgorsze. Muszę to przeżyć. Co problemem nie będzie, bo proszę. Dwie celne błyskawice i po sprawie. I właśnie w tym momencie oficjalnie udało nam się ukończyć Ori and the Will of the Wisps. Jeszcze nie. Nie, ja już ukończyłem grę. Teraz są tylko scenki. No to i żeby nie było, tym razem będę grzeczny, pominę wam też napisy końcowe. Bo one tak swoją drogą właśnie drugiemu filmowi dały te pół godziny. Normalnie byłoby z 48 minut. No, udało nam się pokonać wrzask. Ona jest wściekła. Jednak wie, co się zbliża. To widać. Widać, że ona to czuje. Już nawet widać po tym. Może i tak, gdyby nie te kości wszystkie, które posiada, byłaby naprawdę ładna. Tak, tak wygląda, tak ją zaprojektowano, nie wiem czemu. Widzicie? Jest słaba bardzo. Wierzy już, umiera. Że poległa w walce o swoją ciemność. Dlatego przyszła do zwłok rodziców.
by umrzeć wraz z nimi. Smutne. Ale ja nie ukrywając, całe zakończenie jest smutne. Zresztą zobaczycie za chwilę dlaczego. No i odeszła w wieczny sen w pobliżu zwłok swych rodziców. Jednak jak widzicie, światło przetrwało. Mimo wszystko. Ostatni ognik światła właśnie jest. Nie pamiętam imienia, pamiętam, że na S. Natomiast co z Orim? Patrzcie. Też żyje. Ledwo. Jest znacznie osłabiony w ogóle, ale żywy. No. Wspomnienia. Narodziny kół. Szczęśliwa rodzinka. No, teraz to się opierasz o kolce bez niczego? A wcześniej to się musiałeś o niej zabijać. Co ciekawe, nowe obserwacje, których wcześniej nie było, więc tak czy siak jest dobrze. Kolok, czy kolok, dalej nie wiem. Wielki mędrzec, który poświęcił się sprawie i za nią zginął. Ori po prostu wie, co musi zrobić, by to wszystko nie poszło na marne. Wszystkie moki, które były jego wiernymi pomocnikami, czuwały przy młodej ku w stanie agonalnym. Wie, że nie ma innego wyjścia. Jest tego świadom, że musi zaabsorbować światło, by ocalić wszystko, co kocha i o co walczył od początku swego istnienia. W tym idealny monolog zrobiłem teraz taki. Dokładnie. Nie słychać cię tak czy siak, siostra. Mikrofon jest na ustawieniach standardowych. I nie będę tego zmieniał, bo to mogło ostatnio zepsuć wszystko. Dobra. No, właśnie. Oto co się dzieje. Wszyscy to widzą. Powrót światła. Nikt jeszcze nie wie oczywiście, co to jest. Widać naszego kolegę Małpę, widać Groma. Widać wszystkich, którzy nam towarzyszyli. W tym właśnie momencie odzyskuje wszystko, co zostało jej odebrane. Skrzydło, zdrowie i nadzieję na przyszłość. Trzeba w sumie świetlaną przyszłość. Wiem, że muzyka jest głośno, nie będę niczego przyciszał, po prostu boję się już cokolwiek ruszać. Wszyscy się cieszą. Jednak to jeszcze nie koniec. Oto i Moki odnajdują miejsce. Widać, że jest to miejsce, w którym umarł duch, sam duszek. Zaczyna się era wielkiego smutku. Nie udało mu się. Światło zostało przywrócone uroczalną ku, ale tylko chwilowo. Ori zawiódł. A mi tak myślą wszyscy. Idzie tu ku. Wraz z resztą rodziny. Wszyscy bardzo smutni. Ze śmierci i porażki Oriego. Jednak... pojawia się roślinka. Jeden malutki pęd. W końcu rośnie z niego coraz więcej. A świat się oczyszcza. Nastaje nowa era. Nie wiem, czemu taki monolog prowadzę, ale... chociaż jakkolwiek to upiększy wszystko. W tym momencie wiadomo, że narratorem był od początku Ori. I to sugeruje, że Ori jednak był właśnie mężczyzną. Proszę, wszyscy dorastają, żyją w dostatku i w szczęściu. A Ori... rośnie, staje się coraz większy i mocniejszy, jako obrońca światła, całość cyklu życia, jako drzewo, które jest sercem życia wszystkiego i całego. Trochę się plączę, ale co mi o tym? Widzicie? Stał się wielki, potężny, piękny. Nie słychać cię, siostra, i nie wiadomo, czy jest wierzbą. Chociaż raczej nie, patrząc na ogólny wygląd drzewa. No,
Ale najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, co ujrzycie za chwilę. Zakończenie smutne, a jednak dla mnie bardzo szczęśliwe. I teraz już mogę podzielić się z wami moją opinią jednogłośnie. Ori był piękną grą. Najlepszą, jaką poznałem w tym roku. Zostanie w moim sercu na długo, podobnie jak oryginał. I najważniejszy aspekt. Mimo tych bugów, gra jest jak najbardziej grywalna, piękna i zachęca do gry. Przecież może to się jakąś wierzbą, nie wiem. A teraz patrzcie, co jest najpiękniejsze ze wszystkiego. Widzicie to? Teraz Ori będzie ojcem następnych pokoleń duszków. Ori w postaci drzewa, jak widzicie, rozsyła listki i zaczyna cykl po prostu od nowa. Tak więc gry z serii Ori, gdzie Ori będzie bohaterem, na pewno nie będzie. Ale może będą inne. Tak więc ja wam dziękuję za tą przygodę. Mam nadzieję, że mimo tego, że przychodzę to drugi raz, nie jest to dla was jakiś wielki problem. Na tym kończę już na teraz. Nie będzie napisów końcowych. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia w innych grach. Hej.